Jaka wartość stałej D sprawia, że y równy 20 jest pozornym rozwiązaniem następującego równania? No dobrze, tu mamy takie równanie z pierwiastkiem. Ja je sobie skopiowałem. Tutaj to zadanie rozwiążemy, a potem sprawdzimy rozwiązanie. Czyli tak, co to znaczy, że y równe 20 jest pozornym rozwiązaniem takiego równania? A no to oznacza, że, prawda, że y równe 20 nie jest tak naprawdę rozwiązaniem tego równania, tylko ono się pojawia jako rozwiązanie równania, które otrzymujemy, no, próbując rozwiązać to równanie pierwiastkowe. Jako jedno z rozwiązań tego dodatkowego równania. No, jaka jest droga na rozwiązanie takiego równania? A no, chcemy się pozbyć tego pierwiastka, wobec tego obie strony podnosimy do kwadratu. W ten sposób, jeżeli obie strony podniesiemy do kwadratu, no to po lewej stronie dostaniemy 1 druga y minus 1 równa się, no a tutaj mamy kwadrat prawej strony, czyli 9 szesnastych y kwadrat plus 3 drugie dy plus d kwadrat, prawda? To jest podniesienie obu stron do kwadratu. Jeżeli liczby są równe, to i kwadraty są równe. Wobec tego, jeżeli jakiś y spełnia to równanie, to spełnia również to równanie. No i mamy równanie kwadratowe, które na ogół ma dwa rozwiązania. No właśnie, i teraz tak. Podnosząc do kwadratu obie strony równania, co wolno nam robić, to nadal jest prawdziwe równanie, jeżeli y spełniało to równanie, to spełnia również to równanie podniesione do kwadratu, ale musimy pamiętać, że mogą w tym procesie się pojawić nowe rozwiązania. A mianowicie, jeżeli zmienimy stronę, jedną ze stron naszego równania wyjściowego, czyli napiszemy sobie równanie takie, minus 1 druga y minus 1, czyli jedną ze stron pomnożymy przez minus 1 i napiszemy sobie takie równanie, to jeżeli to równanie podniesiemy do kwadratu, to dostaniemy dokładnie to samo równanie, co tu, prawda? No bo minus do kwadratu daje 1. Minus 1 do kwadratu jest 1. No właśnie, czyli te dwa rozwiązania tego równania kwadratowego, to pewnie jedno z nich jest rozwiązaniem tego równania, a drugie jest rozwiązaniem tego równania. I teraz właśnie pozorne rozwiązanie to jest rozwiązanie tego równania kwadratowego, które jest rozwiązaniem tego naszego żółtego równania, czyli tego równania ze zmienionym znakiem po jednej stronie. Czyli teraz to, no to sprawdźmy, że wstawmy y równe 20 i y równe 20 powinno być rozwiązaniem tego naszego równania. No i zobaczymy, jakie to musi być d. Czyli do tego równania tu wstawiamy y równe 20. Czyli minus pierwiastek z 1 druga razy 20 minus 1. Czyli co? To jest minus pierwiastek z 9, czyli minus 3 po lewej stronie. A po prawej stronie mamy 3 czwarte razy 20 plus d, czyli to jest 15, 3 razy 5, czyli 15 plus d. A więc nasze równanie jest takie, minus 3 równa się 15 plus d. No odejmujemy 15 od obu stron, czyli d równa się minus 3 minus 15, czyli minus 18. Czyli d równe minus 18 sprawia, że y równe 20 jest rozwiązaniem tego naszego żółtego równania. No sprawdźmy jeszcze, że wtedy nie jest rozwiązaniem tego naszego równania wyjściowego. Czyli wtedy nasze równanie wyjściowe wygląda tak. Pierwiastek z 1 druga y minus 1, to y równe 20, to już to policzyliśmy tutaj, pierwiastek z 9, czyli 3 to jest lewa strona, a prawa to jest 3 czwarte razy 20 plus d, czyli minus 18. 3 czwarte razy 20 to jest 15, czyli to jest 15 minus 18, czyli minus 3. I rzeczywiście 3 nie jest równe minus 3, czyli y równe 20 jest pozornym rozwiązaniem naszego równania. Czyli d równe minus 18, sprawdźmy sobie, minus 18. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.